Cześć, Zorsz i zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines tutaj przy Zaporze. Więc oczywiście to jest scenariusz i tak, włączymy już play. Czekajcie, przyciszę sobie trochę dźwięk, bo zaraz mnie tutaj wywali. I tak, zanim zaczniemy odcinek, jest popyt na handel. Przejrzymy sobie naszą kolej jednoszynową. I jeżeli nie ma zbyt dużych osiągów co do pasażerów, to niestety dalej przerzucimy się na metro. Ja naprawdę dałem tej kolei jednoszynowej cały czas pomiędzy jednym a drugim odcinkiem, to nie? I zobaczymy. Dobra, okej, ciekawe. Okej, dobra, mam ustawione radio. Tak. Ta linia ma istnieje duże zużycie. Ta linia jest równie istnie używana. I ta linia jest równie istnie używana. Ponadto pomiędzy odcinkami co trochę straciliśmy ludzi i właśnie dlatego chyba z tego zrezygnujemy. Wybudowałem nam tutaj naszą linię tą, z której bardzo dużo ludzi korzysta. Nie powiem, że nie. Ale sądzę, że jak ją zmienimy na metro, to nie będą nas bardziej wielbić. Dlatego oświadczam się uroczyście, no tutaj to sobie bardzo ciekawe wstawiliśmy, że rezygnujemy z kolei jednoszynowej. Ewentualnie gdzieś na jakichś większych dystansach możemy nią się pobawić, ale to ile szkód nam narobiła, a zysków jak widzicie naprawdę nie mamy zbyt dużych, no to jest po prostu tragiczne. Dobra, i tak, zanim to i owo, zajmiemy się rzeczywiście rozwojem tej handlu, bo musimy się przecież pierwszy zajmować tym, czym się chce zajmować miasto, a miasto się zajmować chce tym, gdzie jest popyt. Tak, po pierwsze tutaj widzicie jest nam rynek, który jest nam już psuje. Dobra, wiemy, że już wyburzymy. I to jeszcze jest głośniejsze niż metro, to jest w ogóle, to co innego. O, właśnie, widzicie jak nie dał rady? Wyburzył nam tunel od swojej konkurencji. No, ta opcja też nie zawsze jest dobra, ta podlądowa, ta nowa. Tylko jakoś do mnie nie przemawia. Jakby była opcja w ustawieniu, by to wyłączyć, bo to można zbyt bardzo, jakby podwójnie trzeba było wciśnąć czy coś. To byłoby coś lepszego, a tak to... A, dokładnie. Usuń linię, proszę bardzo. No sorry, no ludzie, no ale doskonale wiecie o tym, że to i tak wam zbytnio nie pomagało, a to co wam teraz zbudujemy będzie wam bardziej pomagać. Mówię oczywiście o metrze. A metro to wszyscy chyba doskonale wiemy, że to jest nasza bajka. Zobaczcie sobie na Warszawę. Nie to, że ja oczywiście mam coś do innych miast. Skończy znowu, że są gorsze. Że w Warszawie jest trochę lepiej, skoro jest metro. No ale takie życie, tak? Jak się mówi, takie życie. Dobra, wy tutaj możecie się budować. Wy tutaj macie też swoją specjalizację, to też jest fajnie. Tutaj sobie zrobimy jeszcze inną specjalizację. Dobra. I tak, czekaj. Wy tutaj macie specjalizację turystyczną. Nie, tu będzie specjalizacja turystyczna. Tak, trochę pozmieniamy sobie. Dobra, jakoś tam lekko, bardzo lekko ludzie się by chcieli budować. No ale dobra, tym na razie się nie zajmujemy. I tak, żeby nie było. Żeby nie było, że coś mówię źle o kolei jednoszynowej. Tutaj to wyburzamy, ale tu będzie start. Tu będzie start nowej kolei jednoszynowej. Poczekaj, tylko nie trzeba zrobić jakieś tutaj skrzyżowanie. Ale dobra, tym się sobie zajmujemy. Gdzie tu jest to? O, proszę bardzo. Jak będzie gdzieś tutaj wystarczająco miejsca, tutaj jest trochę wystarczająco miejsca, postawimy sobie tu stację. Dobra, doskonale. I tu zaraz będziemy wszystko wyburzać, ponieważ tutaj jedna taka kolejka do góry naprawdę im się przyda. Tak, poczekaj, tutaj da się na pewno to zrobić jakoś. No dokładnie, tak jak myślę. O, nie, czekaj, nie, musi być większy dystans. Chociaż tutaj w sumie nie mogłoby to być nawet trochę częściej tej drogi. Dobra, zrobimy to więc w ten sposób. Nie, tutaj ma się to nie podłączyć do końca. Dotąd ma to jechać. To nie najlepiej wygląda. To nie najlepiej wyglądało. Poczekaj, zrobimy sobie tutaj... O, dokładnie. Tak to lepiej wyglądać będzie. Jeżeli trochę mu tu miejsce zmieni. A oczywiście chodzi tutaj o naszą kolej linową,
która musi mieć miejsce na wylot, a jak nie będzie miała w ogóle miejsca, no to nie będzie się też mogła budować. Jeżeli chodzi o logikę nawet. Nawet bardzo toporną, ale lekką logikę, to tak zawsze jest. Dobra, wodę my tu macie pociągniętą, więc możecie się spokojnie budować. Tak, tu pociągi sobie spokojnie jeżdżą. I tak, powoli będziemy usuwać sobie naszą kolej tą linową tutaj też. Może w sumie od tego zaczniemy, bo to jest tutaj tak... Nie, dobra, od tego nie będziemy zaczynać, bo to działa całkiem jeszcze. Zaczniemy sobie od budowy metra, ale w innym miejscu. Mówię oczywiście o tej dzielnicy. I tak, im tu się bardzo to w środku spodobało, jak postawiliśmy, ja mam dla nich tutaj właśnie propozycję. Im się na pewno spodoba. Proszę bardzo. Tu wyburzymy i tu postawimy nasz handel z powrotem. Proszę bardzo. I jak tutaj im zaraz podciągniemy tunel metra, który tutaj mamy. O, linii proste, idealnie podciągnięte. I im tu puścimy metra, to oni będą nas tak wielbić, jak nikt inny nie potrafi. Serio, no bo akurat w takim miejscu metro to jest genialny pomysł. Dobra. Tak, tu sobie zrobię na pewno przejście. Ponadto tutaj sobie zrobimy zejście w dół, bo musimy zrobić dojście do tych innych części miasta. Poczekaj, tutaj. Dobra. I tam dalej to już nic nie zrobimy dojścia, ale dobra. I tak nie jest aż tak źle. Czekaj. Zrobimy sobie stąd zakręt i tu sobie to podłączymy. Dobra, proszę bardzo, macie dojście, możecie z tego korzystać. Miejmy nadzieję, że będziecie korzystać. Jak jest tutaj z prądem? Z prądem jest dobrze, możecie tutaj to przebudować, możecie tu się budować. Świetnie. Dobra, to jest akurat całkiem nieźle. Prądem jesteśmy też całkiem nieźle. Miejmy nadzieję, że dzisiaj trochę ludzi przybędzie, bo to jest na pewno rzecz ambitna, która by mnie naprawdę bardzo spodobała się. Podatki im jeszcze obniżymy, żeby jeszcze bardziej się chcieli budować. I dalej, idąc dalej. Czy z tej linii właśnie tutaj tej tylko korzystam? Mało. Mało, naprawdę bardzo mało. Więc wybórz. Wybórz. Sami tutaj mogliśmy to inaczej wbudować tą kolej linową, ale już tak jest jednoszynową. Mogliśmy wbudować ją trochę inaczej, lepiej, ale i tak by tyle samo osób korzystało, ile było teraz, więc z tym już tutaj nic nie będę kręcić. Sami tutaj też trochę rozwaliło nam drogi. No, proszę bardzo. To odbudujemy. Tutaj może być już to się budować, jak to się budowało, ale ogólnie jest całkiem cacy. Co no tutaj też nic się nie buduje, a tutaj jest przecież miejsce. Tam jakiś handel na pewno będzie chciał się budować. Dobra, dalej. Metro. Metro tutaj właśnie, gdzie przed chwilą to wyburzyliśmy, będzie czymś po prostu, co ich tak... Będą przeszczęśliwi, jeżeli to im postawimy w tym miejscu. I tak, to będzie jechać sobie stąd, tutaj spokojnie. Później, czekaj, tu jakbyśmy udało nam się to wstawić jakoś. To byłoby bosko, ale widzę, że jest trochę tutaj problem z tym. Okej, chcesz się postawić tą stroną, to nie. Tak, bo tutaj jest wejście, tutaj trzeba... O, jest idealnie, świetnie. Stąd, tu jest bardzo bliska ta linia, ale sądzę, że i tak będą ludzie chętnie z niej korzystać. Dobra, tutaj stąd, tu. I stąd już podłączymy sobie... Przecież co prawda tutaj nie mają żadnego podciągnięcia. Ale też co za często to też nie za dobrze z tym metrem, więc dobra. Okej, poczekaj. Musimy jakoś tutaj tak zrobić, żeby to dojechało tutaj, a jednocześnie nie rozwaliło nam pół miasta. Dobra, proszę bardzo. To będą dwie inne linie, żeby nie było. Dobra, stąd jedziesz tędy i tu do centrum. Tak, póki co dotąd. Później będzie gdzieś może dalej jechać. Ona tutaj dosyć dobrze symuluje tą naszą kolej jednoszynową, ale kolej linową, ale mniejsza z tym. Dobra, i ostatnia linia nam została. Czy ona jest w jakimś użytku? No z niej parę osób korzysta. Co nie? No parę osób korzysta. Zwiększymy cię do dwóch pojazdów, ale na więcej nie licz. Tą jedną kolej zostawimy sobie, żeby nie było, że całkowicie splądrowałem. Te dwie były w bardzo słabym użytku, więc je zniszczyłem, wyburzyłem. Natomiast reszta niech się bawi. Dobra, i teraz tak jak mówiłem. Ta nasza nowa tutaj to im się na pewno bardzo spodobało. Jestem tego święcie przekonany.
Naprawdę. Mogę nawet stówę. Ale wiem też z drugiej strony, że co z tego, że im to wybudowaliśmy tutaj, oni są przeszczęśliwi, jak oni nie mogą z tego wykorzystać w pełni, ponieważ wagoniki są... No umówmy się, wagoniki tego właśnie, no, środka transportu nie są największymi na świecie. Ich pojemność nie jest jakaś strasznie wielka, przez co też... No właśnie. A tego sobie postawimy tutaj, tu na górze, będzie po pierwsze stacja metra. Teraz się zastanawiamy, jakbyśmy tutaj zrobili stąd. I tutaj gdzieś byłoby już zejście, bo ta ścieżka ogólnie mi się bardzo nie podoba. I jakbyśmy tu gdzieś zrobili zejście w dół, to byłoby jeszcze lepiej. Nie, ja chciałem to zrobić pod spodem, poczekaj. Tu jest dobrze. Nie, cały czas nie chcesz wejść mi kurde pod ziemię. Co tego widz, słyszę, że coś... Zejdziesz mi tu pod ziemię w końcu, czy nie? Okej. Okej, teraz za blisko. Nie, coś się naprawdę nie chce. Dobra, zrobimy tutaj po prostu zwykłą ścieżkę. Nie, nawet to nie chce wejść. Serio? Kudne. O, dobra, weszło jakoś. Jakoś, ale to też jakieś nie jest wspaniałe. Kudne, no. Okej, wybórz to. Tutaj zrób ścieżkę w dół. Aha. Co ja żebym zrobił? Wszystko się rozwaliło teraz. To tu zrób ścieżkę w dół. O, dobra. I teraz to. I teraz możemy się dogadać. I tutaj, dobra. To jest zrobione. Stacja metra będzie tu na dole. Musimy ją wstawić. Tu, gdzie jest właśnie ten budynek. Trzeba ciebie stąd wyrzucić. Dobra, to zrobione. I tutaj policja. Dobra. Zrobionego... Nie, dobra, nieważne. I tutaj sobie stawiamy stację metra. Proszę, bardzo. I tak. Stacje metra będą mniej więcej w tych samych miejscach, gdzie jest teraz to drugie tutaj to coś. I tak, jeżeli ty masz ty tutaj stację, to będzie mieć mniej więcej... Ja to mam tutaj, tak, to będzie mieć w tym samym miejscu. Zobaczcie, ile już tutaj idzie ludzi do metra. Poczekajcie, mamy dwie linie metra, co nie? Zobaczmy, jak tam jest ich użycie. Zobaczcie, no zobaczcie. 118 ludzi. Czeka tu. Czeka tutaj. Właśnie się pociąg zapełni. Tutaj jest 27, w drugą stronę jest 14 i 13 tutaj. Widzicie? Widzicie tam drobną różnicę? Nie wiem, o co im tutaj akurat chodzi. Może metro jest szybsze faktycznie, ale naprawdę się zastanawiam powoli. Co to jest, że oni o wiele bardziej lubią tą drugą komunikację metro niż to? No bo sami widzicie, że wyniki są naprawdę oszałamiające, jeżeli chodzi o to. Słuchają trochę mniej osób, nie korzysta też z tego, ale... Ale jak popatrzymy sobie, to naprawdę dużo im tutaj nie zrobi. Dobra, poczekaj. Druga stacja metra musi być gdzieś tutaj. I najlepiej byłoby to gdzieś tutaj w ten sposób, jakbyśmy postawili. Dobra, udało się postawić, świetnie. Stąd będziesz jechać, podaję, bo tak, bo tutaj to jest tutaj to. I ty tu musisz jakoś skręcić. O, dokładnie. Tu dojedziesz, świetnie. Tak, ludzie się powoli chcą budować, ale oni tutaj się razem mogą szybko budować, bo tutaj daliśmy miejsce, co nie, żeby mogli się jakby coś śmiało budować, co nie. Jeszcze im park postawimy, żeby jeszcze bardziej chcieli się budować. Tak, mamy, czekajcie, mamy problem jakiś ze śmieciami. Może to chodzi o to. Co? Chyba o to i chodzi. Mhm. Co, dobra. Tak, właśnie taki miałem pomysł, żeby tutaj gdzieś zrobić na górce takie centrum śmieciowo i to wszystko, ale na razie jeszcze nie miałem na to czasu, więc postawmy sobie póki co tutaj jedno. Dobra, jedno, dobra i tyle. I czekaj, i tutaj. Nie, bo tutaj to nie chcę tak bardzo blisko. Tutaj. No, ale niech będzie tutaj. Ale miejmy nadzieję, że to nam jakoś tutaj strasznie nie zniszczy nas. Dobra, i teraz tak, stąd ty jedziesz tutaj. To nie jest najlepsze połączenie, z góry mówię. I puścimy sobie póki co już tutaj naszą linię. Czekajcie, zapisywanie. Dobra, powinno już wejść. Tylko to też jest ciekawe, że w na PC, w Cities Skylines, ze wszystkiego, co się wyburzy swojego, wybudowanego przez ciebie, dostaje się zwrot, a tutaj tak nie do końca jest na PC. Na PS4. No, to już nie będę marudzić. Dobrze, zobaczmy, postawiliśmy przed chwilą tą linię. Przed chwilą, co nie?
Dobra, na razie jest 0. Na razie nikt tam jeszcze nie poszedł. Ale mówię wam, to jest kwestia chwili, że zaraz tutaj ktoś będzie. No też nie ma jeszcze żadnego pojazdu. Co tutaj się rozwaliłeś? Dobrze działasz przecież. Wszystko powinno być dobrze. Tak, jak widzicie, tutaj jest naprawdę bardzo dobry. No tutaj to jest po prostu mega ruch. Mega ruch. Po prostu wystarczy patrzeć na te budynki, jak oni tutaj się stąd, tu przesiadają i w ogóle wszędzie i tak dalej. Czekaj, czy ktoś idzie do tej stacji metra? Tak, do tej stacji metra już idą. Czy ktoś idzie do tej stacji metra? Też już idą ze wszystkich stron. Jak widzicie, nawet korzystają z tych ścieżek, o których wam mówiłem, żeby je tutaj wybudować. Tak, i tu im damy właśnie jeszcze ścieżkę jedną. Tutaj, dotąd, sorry budynek. Aby oni tutaj mogli do siebie dochodzić. I właśnie po to jest ten metro, aby oni korzystali sobie z niego. Dobra, póki co jest całkiem nieźle, korzystacie z tego. Więc mogę powoli wyburzać to. Wow, ile tu było wagoników, to kurczę. I wyburzać tą całą naszą linię, aby nasze miasto bardziej odżyło, ponieważ jak wszyscy doskonale wiemy, to trochę nam tutaj, no niestety, jakby to nie powiedzieć, to nam naprawdę trochę tutaj zjadło ludzi. Dobra. I tak, tutaj się budowaliście, tu się nie budujcie dalej. Miejmy nadzieję. Natomiast stąd będzie jechać to sobie istnieć tutaj tą kolejką linową już na górę, ponieważ trochę jest będzie ze stromem nawet dla metra pod ziemią, aby tutaj musiał się trochę już kręcić. A tego też tutaj aż tak bardzo bym nie chciał montowywać. Dobra, dlatego jeszcze dużo ludzi idzie. Ale na razie to jest niestety tylko już jeszcze. Ponieważ właśnie to wyburzamy. Część z nich się, jak widzicie, było smutny z tego powodu. No, w sumie ja też byłbym smutny, ale to bardzo dosyć dużo mi tutaj miejsca w mieście zabrało. Więc po prostu trzeba to jak najszybciej zlikwidować. Dobra, tak, tutaj jest dobrze. No i tak, tutaj jak cały czas dużo ludzi szło. Jak cały czas dużo ludzi idzie. Ale nasza linia metra już na pewno jest w użytku większym. No, mówiłem. 52 osoby już tutaj są. No tym bardziej, że jak teraz wyburzyliśmy im teraz tą linię metra, to tym bardziej więcej ludzi z tego korzysta. Tutaj tak jak mniej więcej to mówiłem przed chwilą, będzie dalej nasze metro jechać. Z panem czekać, jest tylko na zagadek, jak tam jesteśmy z czasem. 18 minuta, a my zobaczcie, ile zrobiliśmy. Naprawdę całkiem dużo zrobiliśmy. Kolejna stacja metra będzie właśnie tutaj. Jakbyśmy tutaj tak wstawili, tak, bo tutaj to jakoś tak już całkiem ciekawie wstawiliśmy to. Tak. Jeżeli byśmy to wmontowali w ten sposób, to... Oni, jak widzicie, oni tutaj właśnie marudzą na hałas, ale za chwilę przestaną marudzić, kiedy im to włączymy, bo będą po prostu przeszczęśliwi. Dobra, no i puśćmy naszą linię, tą metra, która tutaj jeździ dalej. Będziesz teraz jeszcze tędy się tutaj jechać, tędy. I tu będziesz mieć stopa. No, dokładnie o to mi chodziło, żeby tutaj się to wymijało nawzajem. Jeździło z fanego, widziałem bardzo dużo ludzi korzysta z tej linii. O kurczę, zobaczcie. Zobaczcie, to jest... Są dwa pociągi i one są dwa full pełne. Czyli trzeba dopuścić im tu z 4. 130, 167, ja nie mogę jeszcze z tą stacją tutaj... No to nieźle, nieźle. Naprawdę tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją, powiem wręcz w ten sposób. 200 osób. O kurczę. Dobra. Miejmy nadzieję, że to się jakoś tam rozjedzie. Jak ta linia jest w użytku? Tutaj też bym się jeszcze z jednym przydał pociąg. A tamta ta nasza tutaj do tego. Jest całkiem nieźle. Jest całkiem nieźle. Jak widzicie, jak budujecie metro, to po prostu ludzie sami do niego przychodzą, niezależnie co byście zrobili. Tak samo więc tutaj możemy już to wyburzyć. Czekajcie, jak ten wagonik zrobi? Okej. Zwolnił i zatrzymał się. Okej, no tak, bo w sumie są w nich ludzie jeszcze, więc... Więc tak na logikę, ale... Ale wiecie, City Skylines tu... City Skylines, więc gdzie tu logika? Dobra, tak, tutaj to się wybuduje, tu się to wybuduje. Tutaj się ludzie odbudują jak byli. Tutaj będzie tak, jak to było i tutaj będzie to w ten sposób. Tuż tą ścieżkę możemy wyłożyć całkowicie. I tu mamy stację metra, więc też całkiem nieźle jeszcze tą drogę wyburzyliśmy. Naprawdę oczyściłem teraz trochę miasta. Faktem, że wy tego nie widzieliście, jak budowałem tą linię.
Ale odkąd mamy metę, to jest o wiele lepiej. O wiele lepiej i tutaj chyba wy to doskonale widzicie. Dobrze, teraz się zajmiemy naszym centrum tutaj recyklingu na górce. Teraz póki co damy im tutaj trochę jeszcze dla przemysłu miejsca, bo oni się tu mogli budować. Tak. Tutaj jakiś drut szedł, ciekawe. Proszę bardzo, budujcie się do woli. I ponieważ wy tu macie też właśnie problem z recyklingiem, wam tutaj postawimy coś takiego i wy od razu powinniście mieć już tutaj problem ten z głowy. Dobra, to jest całkiem nieźle. Tak, swoją drogą, wy tutaj macie tam linię pociągową jeszcze. Tutaj też swoją drogą trochę osób korzysta, chociaż teraz będzie trochę mniej, ponieważ im puściliśmy, jakby tu nie patrzeć na metro. Okej, dobra, chyba tam linię też trzeba, te trzy wagoniki, które im tutaj puściliśmy. Chyba jest trochę trzymało. Poczekajcie. Gdzie jest 134 osoby? Tutaj, ciekawe. Tak, nie, jest naprawdę tragicznie z naszym śmieciami. Tak, tutaj właśnie jest takie idealne miejsce, o tutaj, gdzie można coś wmontować, bo tak, bo tutaj jest jedna dzielnica, taka, no, no widzicie. Tutaj jest to działające. I tutaj są inne rzeczy. No, ludzie tak nie chcą się zbytnio budować. Ja i naprawdę coraz bardziej obniżam podatki. Naprawdę, jak widzicie, oni już mają prawie zerowe podatki, a oni, kurde, nie chcą się dalej budować. Nie wiem, co im muszę zrobić, żeby się budowali. Przemysł im teraz tutaj dałem przemysłowi tutaj miejsce, żeby rzeczywiście szybko to zajął. Okej, dobra, to może coś rzeczywiście świadczyć, że jest za mało przemysłu, jeżeli tak szybko się wybudował, ale to nic przecież nie świadczy, tak? Tak, swanego, tym tu by się przydał jakiś... Okej, tym to by się przydał jakiś monument, a nie jakieś te parki. Jakiś tani monument. Jest parę takich tanich monumentów. Ja widzę, że tu parę postawiłem. Statua przemysłu to nie. Ogród geologiczny. 30 tysięcy monumentów. Okej. Eleganckie nie. Coś taniego. Kurde, nie mam nic taniego. Płuca miasta 55 tysięcy. 45 tysięcy. Chyba idę w złym kierunku, żeby było coś taniej. Tak, mi się coś wydaje, niestety. Park centralny 200 tysięcy, idź pan, 200. O! Drapacz, chmury, niebo i morze, 20 tysięcy. To na coś takiego liczyłem właśnie. Właśnie na coś takiego liczyłem. Dobra, swanego, tutaj ten drut trzeba wyburzyć. I tutaj to podciągnąć. I tutaj dać, żeby się budowali. Swanego, poczekajcie, jak tam jesteśmy z... Mamy 90 tygodni, aby ponad tyle, dwa razy więcej mieć ludzi. Tylko mi się wydaje, że to jest prawie nierealne. No niestety chyba nie tylko mi. Dobra, poczekajcie, wejdźmy sobie w... Aha, okej, dobra. To jednak musimy włączyć play. Chciałem wziąć kredyty, jak możecie się domyślać, ale niestety nie możemy wziąć kredytów. Ponieważ jakimś dziwnym trafem mamy już wzięte. Dziwne, dziwne, co nie? Dobra, i tak, tu będzie nasze centrum recyklingu, tylko tak, my tu sobie zrobimy trochę bardziej wyrównamy teren, bo to jak teraz to wygląda, to ja sobie mogę postawić tu jedno i góra i tyle, i według niego wyrównać teren dookoła, ponieważ to jest góra w końcu, tak? Dobra, dużo funduszy na to zużyliśmy, ale powinno nam się to przydać. Dobra. I stąd będzie póki co taka gruntowa droga iść tutaj. Aby mogło już tutaj wyjechać nasze te. No dokładnie, jedziecie już. Jedziecie. Prąd, nie macie prądu. Prąd będzie blisko. Ale wodę macie, rozumiem, tak? Nie macie jej wody. Tylko jeszcze nie zaczęliście marudzić na wodę. Aż ty. Tak, tutaj to ogólnie też. Tak, tutaj ludzie jak się nie chcieli budować, tak się nie chcą cały czas budować. Kiepsko. Kiepsko, dosyć kiepsko. Ja się zastanawiam naprawdę, co trzeba było zrobić, żeby ludzie się jakoś masowo chcieli budować. Napiszcie mi naprawdę w komentarzach, bo się zastanawiam nad tym, co bym musiał im zrobić, aby oni się tutaj masowo zaczęli wypatrzeć. Mogę niby zrobić coś takiego. I nie będą przeszczęśliwi, co nie? Bo to mogę im jeszcze bardziej obniżyć i jeszcze... Ta, może dlatego, że ja tutaj nierównomiernie to robię. Może dlatego. Może jak domki weźmiemy, to się będą też budować. Dobra, co wy potrzebujecie? Nie, czekaj. Co wy potrzebujecie? Edukacji! No, nie pomyślałem o tym, kurde. Nie to. Nie macie żadnego uniwersytetu, to ja wiem. Ale szkół podstawowych, no tak, w sumie.
W sumie... Mogłoby to się wam przydać. 10 tysięcy potrzebuję do szkoły stopy. Okej, dobra. Miejmy nadzieję, że wam to trochę pomoże. W sumie nie pomyślałam o tym, że nie mogą chcieć edukacji, żeby się rozwijać dalej. A to jest dosyć jedna z podstawowych rzeczy. Czy tutaj naprawdę ten budynek się wyburzył? Mogę. Postawiłem drut, się budynek wyburzył. Tak, i tutaj w zależności od problemu będziemy to powiększać. Póki co jest jeden, będzie tego tu więcej. To jest pewne. Ale póki co mamy taki jeden skromny piękny. Tak, tu nie ma żadnego skrzyżowania. Bambaje jeżdżą. Jakieś dziwy, jak mają jeździć. Metro. Tak, metro tu bardzo dobrze skręciło i tu będzie mieć kolejna stacja. Żeby nie było, tu będzie kolejna stacja. Ale musimy na to zrobić. A póki co zbieramy na szkołę. Mamy 13 tysięcy. To jest bardzo dziwne. Znaczy, my na pewno zarabiamy dużo na handlu. O tym tutaj. Ja jestem tego święcie przekonany, ale... Tak czy siak, handel nigdy wiecznie nie będzie dawać forsy, co nie? Więc... Mam nadzieję, że miasto się powiększa. To na pewno ktoś zauważył. Dobra, czekaj, tu prąd wyrzuciliśmy. To ja zauważyłem. A, i to jest już bardzo blisko tych lód odpływowych. To inna bajka. A to nie wiem też, czy dobrze. Bo oni nie lubią tego. Ale dobra, nieważne. Wy tu się możecie spokojnie budować, dobra. Woda. Macie wodę? Macie prawie, że wszędzie. Okej. Tu trzeba wam pociągnąć. Dobra, podciągnij, okej, podciągnięte. Możemy postawić podstawówkę, świetnie. Gdzie? Tu na górce. Przy stacji metra. Tak, przy górce czy przy stacji metra? Tutaj. Tu im postawmy. Oni będą przeszczęśliwi. Wspaniale, czekaj, tak samo pewnie szkół średni pracy brakuje. Dobra, to jest teraz nasz... czym będziemy się zajmować? Zajdźmy trochę z... A, w sumie nie ma i tak teraz jest to. Podnieśmy trochę podatki, bo chcę zadaniać. Na wasze edukacje. Ale zanim edukacja i to wszystko, to my im tu musimy podciągnąć te metro. Nie, naprawdę. Jak tu im podciągniemy metro, to nie będą nas na rękach nosić. Naprawdę. No teraz ja widzę, że tutaj budowaliśmy te metro, to nasze pociągi nie mogły bardzo wejść w dół. Okej, wejdźmy. No jest mniejsze na pewno zużycie pociągów, możemy nawet na dwóch postać. Okej, dobra. To by znaczyło, że trzeba więcej pociągów na tej linii. Czekaj, tutaj jest. To chyba nie ta... No bo jest tutaj, widzicie tę grupę. Tu jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Czekaj, a nie, bo oni się wymieszali chyba, tak. Tak mi się coś wydaje, ale tutaj jest 200 ileś osób. Ja nie mogę. I podjeżdża pociąg, patrzcie, podjeżdża pociąg, on będzie to zupełny. Bo pociągu max jest 180, no dokładnie tak jak mówię. No to trzeba jeszcze zwiększyć, dobra. Dalej. To o to chodziło. Ej, tu jest... O Boże. Tu jest 500 ludzi. Ja nie mogę. Daj im tu trochę więcej pociągów. Natomiast nasz tutaj handel nawet na dwóch pociągach ledwo co wyrabia, ale... Ale o Boże. O Boże. Jak tam tramwaje? Tramwaje mogę teraz trochę zejść z użycia? Nie zeszły prawie w ogóle. Okej, dobra. Nawet tutaj jest dobrze, świetnie. Tutaj jest też dobrze, dobra. I tu też jest nieźle, no dobra, tramwaje to prawie się w ogóle nie ruszyły. Autobusy to nie patrzymy tutaj, bo oni... Bo ja mam tak autobusy w takiej linii typu szpina, żeby oni zawsze mieli duży ruch. No może poza jedną linią. Ogólnie, to poczekajcie, ja chcę zobaczyć na moje zyski z transportu. 6 tysięcy, a wydajemy 13, no to prawie połowiczny zysk. Tak mi się wydaje coś. Dobra, stacja metra, tak jak mówiłem. Nasze metro sobie zrobi tutaj pętelkę i tu się zatrzyma, dobra. Tu trzeba do tego zrobić jeszcze dojścia wspólnego. Bo jak tu tylko postawimy stację metra, to wszyscy wiemy, jaki będzie ich zachwycenie. No właśnie, zerowe. Aby było większe zachwycenie, musimy zrobić tutaj jeszcze zejście w dół.
i podłączyć się do tej całej siatki komunikacyjnej tutaj tych podziem. I stąd trzeba zrobić podłączenie do tego. Tutaj powinno nie być aż tak trudno. Okej, okay, no czekaj, bo tu mi wyburzasz wszystkie ścieżki, które właśnie przed chwilą się tym zajmowałem, a tego bym nie chciał zrobić. Poczekaj, okay, jeżeli zrobię sobie to w ten sposób... kurde. Ustawienia trochę się popsuły, że tak powiem. No jak zawsze po jakiejś aktualizacji. Dobra, nie, to tak chyba nie można aż. Okej, okay, dobra, wchodzisz, wchodzisz. Dobra, no i stąd nasza linia metra będzie... Wow, tu oni stoją w korku na stację metra, ja nie mogę. Czekaj, tutaj będziesz podjeżdżać. No dokładnie. Przy okazji będzie więcej też pociągów. Pociągów. Czekaj, tu jest nasza nowa stacja. Na razie z niej nikt nie korzysta, bo oni nie wiedzą jeszcze, jaki to jest skarb metro. Ale zaraz spokojnie będą z niej korzystać. Upadaliśmy chyba problemem tutaj... A, z tego korzysta 500, z tego korzysta, no... No jak na stacji, jak na tym... Ja naprawdę się zastanawiam... Czy na tej linii nie puścić kolei linowej, jednoszynowej? Bo jak... Tutaj jeszcze jest dużo ludzi. Bo jak tutaj są tak piękne cyfry... Wiecie, bo jest 32 minuta odcinka, to już kończymy. To ja nie wiem naprawdę, co tu można zrobić dla nich, żeby oni się budowali. Naprawdę. Jaki transport to obsługuje? Pociąg. Tak, wiem, pociąg. Ale ja tu nie chcę pociągu. Czy tu masz ty przystanek? Nie, nie masz tu przystanku. Bo to by mnie bardzo tutaj... Ja nie mogę, w gorszym miejscu, że tego przystanku nie mogę postawić. Okej, okay, on tu nawet nie potrafi wjechać, bo to jest tak krótko, mało miejsca. No ma, tu będzie ten przystanek. Ale o Boże. Ale o Boże. Ile tu jest ludzi? Czekajcie, my weźmy tutaj na maksa budżet na tą linię. Ale maks to jest 500. Ja wam mówię w 100%, że tej stacji nic nie obsłuży, jeżeli tu jest tyle ludzi. I nie da się już nic więcej zrobić, żeby tu było więcej pociągów. Więc przykro mi to mówić. Naprawdę przykro mi po tym, co dzisiaj zrobiliśmy. Ale w kolejnym odcinku jest niewyjęte, który będę nagrywał w środę, a wy go zobaczycie w piątek, że trzeba będzie tu zainwestować w kolej jednoszynową. Tak, dobrze słyszeliście. Która będzie jechać podobnie jak jechała, tylko że będzie miała tutaj stację i tu będzie jechać na dół i tu tą linię metra trzeba nie wburzyć. Chyba, że macie pomysł na coś lepszego, to napiszcie w komentarzu, bo naprawdę nie mam pomysłów. Lepszym pomysłem, owszem, byłaby tutaj montowanie stacji pociągowej, normalnej. Ale jak pomyślę sobie, jakbym to tutaj wywalił pół nosa, to szczerze powiedziawszy, chyba już będę nawet kolej jednoszynową. Więc, no nie wiem, naprawdę nie. Dobra, ostatnie jest przejrzenie wszystkich linii. Jak było tysiak, tak jest tysiak. Odjeżdżają pełne pociągi, dokładnie, zapełnił się w 100%. Są wszystkie pełne pociągi, ja nie mogę. Ja nie mogę. Ale jaja. Oni tu stoją w korku. Oni tu stoją w korku, żeby podjechać pod stację, dobra, nie można. Ta linia. Nie, no tutaj to nie będę zmieniać budżetu, jak tutaj nie przepełnia się jeszcze ta stacja, tak dokładnie. I ta linia... O, nawet tutaj jest. W kolejnym odcinku zajmiemy się budową tramwajów w tej dzielnicy. To na pewno. I innych rzeczy. Natomiast ostatnią rzecz, jaką dzisiaj budujemy na sam koniec już odcinka, bo to jest już koniec odcinka, to będzie postawienie tutaj. Proszę bardzo. Podstawówki. 24 tysiące. 30 chyba, nie? I poczekanie do 24 tysiące, by postawić szkołę średnią. Też tu na górce. Z tego co widzę, to ze średnią to jest jeszcze gorzej. Dużo gorzej. Nie, to postawimy sobie gdzieś może na dole, a nie. Nie, jest miejsce. No tu sobie to postawimy. Co jest, tutaj stoi? A, stacja metra. Dobra, no to obok stacji metra mam stoi, proszę bardzo. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale.
pomyślmy na to, musimy coś zrobić, żeby to miasto się rozwijało i coś z tym transportem. Bo to, co dzisiaj, to zawalili nam całe metro. Cześć!